Dzień dobry, witam się z Wami kolejny raz z Gdańska. Trzymam telefon trochę na tę stronę, bo tam siedzi Bruno, nie chcę, żeby było go widać. Zabieram Was dzisiaj ze sobą do mojego fizjoterapeuty oraz do fizjoterapeutki uroginekologicznej. Nie wiem, czego mam się spodziewać po tej wizycie, natomiast wiem, że to jest koleżanka i współpracownica mojego fizjo, któremu bardzo ufam i polecał mi ją, także idę do niej. Zobaczymy. Nagrywam na pamiątkę, żeby pamiętać o cenie 7,92 za paliwo. Nagrywam Wam kawałek naszego wyjścia. Jestem z moją koleżanką, ale Nikola nie chce się pokazać na filmie, więc do niczego nie namawiam. Jesteśmy właśnie na wyjściu na babskiego drineczka, ale jeszcze nie wiem, gdzie skończymy. Zaczęłyśmy od Lumi Shot Bar w Gdańsku i bardzo polecamy, bardzo dobre szociki. Dawno mnie nie było w Gdańsku, stosunkowo dawno, i dworzec jest cały rozkopany w dalszym ciągu, ale ja mam mega słabość do tego miejsca, nie wiem, mega mi się to podoba. I tu już widzę, że ładnie też zrobili, już nie jest tak krzywo, więc zobaczymy. Ja właśnie wracam ze spotkania z Nikolą w Gdańsku i było super. Obtarłam sobie nogi. To jest jeszcze taki mankamencik, ale to nic, jakby jestem ponad to. Właśnie idę szukać mojego męża, ponieważ po mnie przyjechał, ale zupełnie nie mogę go zlokalizować. No i tyle. Witam się z Wami w przedostatnim dniu naszego pobytu w Polsce, a właściwie ostatnim, bo dzisiaj jest środa. Dzisiaj jest środa, 15 dzień czerwca i jutro z samego rana wracamy do domu. Przepraszam, bo mam chrypę. Wczoraj byłyśmy, zresztą jak widzieliście już we wcześniejszej części tego filmu, że byłam z moją kumpelą na kolacji i drinku wczoraj i chyba się trochę załatwiłam. No ale nic. Nie zdążyłam wczoraj Wam za dużo powiedzieć o tym, o tej mojej wizycie u fizjoterapeutów, bo byłam u dwóch. Byłam u Oli i to jest fizjoterapeutka uroginekologiczna. I powiem Wam tak, ja chciałam bardzo iść do fizjoterapeutki uroginekologicznej na takie dłuższe jakby leczenie zaraz po porodzie. Natomiast ja byłam na jednej takiej wizycie po porodzie i to było 2 lata temu, no bo Bruno zaraz kończy 2 lata. No i nie było mnie stać na to, żeby chodzić na takie wizyty regularnie, więc nie chodziłam. Próbowałam sobie coś tam robić z tych zaleceń, które dostałam na tej jednej wizycie, natomiast nie robiłam. Ja w ogóle uważam, że takie, jakby to nie jest wina prywatnych usługodawców, tylko wina systemu, że takie rzeczy nie są refundowane. Uważam, że powinny być, no ale jakby to nie o tym teraz. W każdym razie byłam na tej wizycie wczoraj i dowiedziałam się wielu nieprzyjemnych rzeczy na swój temat, na temat tego, co się dzieje z moim organizmem po porodzie, na temat tego, jak stres bardzo wpłynął na mój brzuch, na moje mięśnie, na miednicy i tak dalej. Dostałam zalecenia. Zalecenie numer 1 to zakup wibratora, to jest coś, czym w życiu się bym nie podzieliła. Natomiast tak, muszę kupić wibrator, dlatego że właśnie on ma za zadanie pomóc rozluźnić te mięśnie, które są bardzo spięte. Więcej Wam na ten temat nie powiem, no bo ja nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, natomiast jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że potrzebujecie takiej wizyty i potrzebujecie jej w Gdańsku, bardzo polecam Wam Olę.
Ona wie, co robi. Dobra, następna wizyta była u Łukasza. U Łukasza jestem regularnie, za każdym razem jak jestem w Polsce i jak mieszkaliśmy w Polsce, no to byłam u niego też przynajmniej raz w miesiącu. W rzeczywistości widzieliśmy się raczej częściej, tak mniej więcej co 3 tygodnie, co 2 tygodnie. I Łukasz to jest też magik, jakby magik, który wyleczył, no nie wyleczył, ale pomaga mi wyleczyć moje plecy, bo moje plecy przez wymuszoną pozycję w pracy i trochę przez moje lenistwo pewnie niestety bardzo się popsuły i bardzo bolą. W każdym razie Łukasz bardzo pomaga mi w tym bólu ulżyć i bardzo polecam wizyty u niego, natomiast musicie wiedzieć o tym, że do niego bardzo ciężko się dostać, więc jeżeli będziecie chcieć, ja uważam, że dla chcącego nic trudnego, ale Łukasz naprawdę ma bardzo zawalony grafik, więc nie obiecuję, że się do niego dopchacie. I wiem, że Łukasza żona mnie tutaj ogląda, także serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że się w końcu poznamy. No i co? No i tyle. O tych dwóch wizytach właściwie tyle mogę powiedzieć. Bardzo, ja tam nagrałam kawałeczek dosłownie z tego, jak wchodzę do gabinetu. Padł mi telefon. Jeżeli kogoś to dziwi w ogóle, padła mi bateria. Więc nie mogłam nagrać więcej. Mnie w ogóle to nie dziwi, jakby ja już przyzwyczaiłam się do tego, że taka sytuacja jest. Zawsze, zawsze, jak mam zaplanowane, że sobie coś nagram, że będzie super, to zawsze albo mi padnie bateria, albo nie zabiorę sprzętu, albo pomińmy to po prostu. Drugą sprawą jest to, drodzy Państwo, że zakupiłam sobie samoopalacz. I to jest samoopalacz z marki Dax Sun. Nie pamiętam, ile on kosztował, ale coś koło 20 zł. Zapłaciłam za niego około 20 zł w Rossmanie. To jest taka pianeczka. Ta pianeczka jest bezbarwna, jakby. To jest mankament tego samoopalacza, że ta pianka jest bezbarwna i nie widzicie. Bezbarwna. I nie widzicie, gdzie ją nakładacie. Natomiast ja jedyny. No nie będzie już tego widać, bo już sobie dołożyłam. Ja sobie tu zrobiłam taki trójkąt. Nie nałożyłam w to miejsce samoopalacza, no bo właśnie przez to, że nie ma koloru, no to ciężko wyczaić, gdzie go nałożyliście, a gdzie go nie nałożyliście. Mówię liście, bo wiem, że mężczyźni również używają samoopalaczy. No i co? No i tak, polecam, bo ładnie pachnie, kosztuje niedużo. Ja zapłaciłam więcej za rękawice do samoopalacza niż za sam samoopalacz. I w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale dostępność rękawic do nakładania samoopalacza jest jakaś śmiesznie niska. Nie ma ich nigdzie. Próbowałam kupić w Rossmanie, nie było. Próbowałam kupić w Superfarm, też nie było. Próbowałam kupić w Douglasie. To była ostatnia. Ale kosztowała tyle, że powiedziałam w ogóle no way. I udało mi się ją dorwać w którymś tam z kolei Rossmanie, ale bardzo ciężko jest dostać rękawice do samoopalacza, przynajmniej w tych Rossmanach i Hebe i w ogóle wszystkich innych sklepach, w których ja byłam. Więc nie wiem, czy tak jest zawsze, czy tylko w sezonie letnim. No, w każdym razie ten samoopalacz zdał u mnie egzamin. Ja mam bardzo jasną cerę, bardzo jasną karnację. Ja wyglądam, jakbym wychowywała się w worku z mąką, naprawdę. Ja jestem przeblada. To, co teraz widzicie, to jak ja teraz wyglądam, to dla większości z Was jest naturalny wygląd codziennie. A ja tak wyglądam po nałożeniu samoopalacza. Więc polecam, dlatego że nie zrobił mi smug. Jedyne miejsce, w którym mi faktycznie zrobił taką lekką plamę, to są kolana, ale ja wiem, że to nie jest wina samoopalacza, tylko mojego organizmu, bo ja mam tak przesuszone kolana, że niezależnie od tego, jaki barwnik bym nałożyła, zawsze te kolana będą zabarwione mocniej, bo one są po prostu przesuszone. Więc to nie jest wina produktu, tylko wina moich kolan. Kolejna sprawa i kolejna polecajka, to już jest ostatnia na ten film, obiecuję, ale chciałam się z Wami podzielić tym tuszem do rzęs z Eveline. On się nazywa Mega Size Lashes Ultra Volume Mascara. On wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy z niego korzystaliście. Mi się wydaje, że moja Kasia mi go poleciła kiedyś. Ja go wtedy nie kupiłam, bo kupiłam inny, bo tego nie było. Natomiast ten kupiłam sobie wczoraj czy przedwczoraj w
W Rossmanie i muszę powiedzieć, że jestem z niego zadowolona. Muszę powiedzieć, że jest fajny. Ja nie lubię szczoteczek, które bardzo sklejają. Nie lubię szczoteczek, które są bardzo takie nabite. Wiecie, o co chodzi? Są czasami takie szczoteczki do tuszów, do rzęs, które mają tyle tych włosków tam, że ten tusz po prostu jest taki wklejony aż w to wszystko. I ta właśnie taka nie jest. Zaraz Wam pokażę. Ona jest taka silikonowa. Ja w ogóle uwielbiam silikonowe szczoteczki. O, widzicie? Ona jest fajna, bo jest taka, to jest świeży tusz, więc te grudki jeszcze się tutaj robią, dlatego że tego produktu jest po prostu za dużo, ale no muszę powiedzieć, że fajnie, ładnie mi rozczesał rzęsy. A tu oczywiście już się ufajdoliłam na powiece. Nie wiem, czy też tak macie, dajcie mi znać, ale ja zawsze, jak maluję rzęsy, to zawsze się uwalę na powiekach. Dobra, lecę, bo Kasia po mnie przyjechała, więc jedziemy załatwiać jeszcze parę rzeczy. Dzisiaj jedziemy też podpisać umowę z biurem nieruchomości na sprzedaż naszego mieszkania. Nie zdążyłam umówić nas do notariusza, więc będziemy musieli przyjechać tutaj na sprzedaż naszego mieszkania i bardzo, bardzo jest mi to nie na rękę, no ale już, bo nic nie poradzę. No i co? No i tyle. Godzina 3:30, czwartek. Lecimy do domu. Pierwszy raz mam do Was jak się odezwać na lotnisku. Przyjechaliśmy z dużym wyprzedzeniem i jesteśmy już po przejściu kontroli bezpieczeństwa i mamy 1,5 godziny do odlotu. Także jestem bardzo z nas dumna, bo nam rzadko się zdarza być aż tak szybko na lotnisku. I stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. Dojechaliśmy do domu, jestem na maksa zmęczona. Wstaliśmy o 2:30 polskiego czasu, żeby o 3:30 wyjechać z domu i żeby o 4:00 być na lotnisku. O 6:00 mieliśmy lot. O 8:30 irlandzkiego czasu byliśmy na miejscu, więc 9:30 polskiego. Zanim dojechaliśmy do domu, zanim się tutaj ogarnęliśmy, wstawiłam pranie i jestem po prostu nieprzytomna. Tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Był trochę dłuższy niż ostatnie. No, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie po sobie jakiś ślad na dole. Łapkę, komentarz, będzie mi bardzo miło. I pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału oraz o moim Instagramie, na którego Was serdecznie zapraszam. Już widać po mnie, że jestem zmęczona. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.